Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Ostatnio, jakieś 3 tygodnie temu na tej mapce zrobiłem takie dwa Battle Royale. Jeden na 40 tysiącach, jeden na 2 tysiącach. I byli tu sami arabscy lordowie. Jeden wygrał Nizar, jeden wygrał Saladin. I później trzeba było zrobić jakiś deathmatch drużynowy, żeby wytypować zwycięzcę. No i ostatecznie było 2-1 dla Saladina. Ale pod tym odcinkiem pojawił się też komentarz, żeby zrobić dokładnie to samo, ale na standardowej wersji gry. Czyli gdzie będą małe ataki, gdzie te boty trochę czasem głupieją i najgorsze jest to, że głupieje czasem gra, bo się pojawia taki dziwny lag, że się wszystko jakby mnoży na tej mapie i nie wiadomo co z tym zrobić, więc jak takie coś się będzie pojawiać, to będę to najprawdopodobniej musiał zresetować, bo nie wiem, czy to wpływa na rozgrywkę, czy nie, zobaczymy. Więc teraz tak, losujemy, czy oni sobie losują miejsce na mapie. Ostatnio robiłem tak i potem w drugą stronę, więc dzisiaj musimy jakąś inną kombinację zrobić, zrobimy tak. Tak. O. No i jak się wylosowało? Nizar na górze, Wezyr też, Saladin na dole z Emirem i pośrodku Kalif z Sultanem. Dobra. Zaczniemy sobie od 40 tysięcy. Let's go. Ja w sumie obawiam się, że Wezyr będzie bardzo słabym botem, bo tutaj nie dość, że jest standardowa wersja. On nie będzie miał tak dużo łuczników konnych, to jest jego chyba tak najlepszą rzeczą, jaką może mieć. Więc obstawiam go, bo mu najbardziej kibicuję, z moim ulubionym botem, ale nie sądzę, żeby sobie poradził. Tutaj jednak będzie przewaga, no właśnie, arabskich zbrojnych. Dobra, no już się to zaczyna, no przecież to się nie da. Dobra, nie wiem, no ja muszę to zresetować, ja mówię, nie wiem, czy to wpływa na rozgrywkę, czy nie. Ale to mega irytuje, jak się na to patrzy. Dobra, jeszcze raz. Sultan i tak wiadomo, że on będzie odpadał tak co chwilę. Proszę gro, nie buguj się. Tylko dwie albo trzy bitwy będzie trzeba zrobić, bo jak na przykład jeden bot ten sam wygra na 40 tysiącach i na 2 tysiącach, no to ta trzecia bitwa nie będzie konieczna. Oho! No właśnie, i czy tutaj Saladin teraz nie będzie miał zbyt dużych kłopotów przez Kalifa? No proszę, szczerze myślałem, że właśnie Saladin to będzie jeden z tych najlepszych botów, a szczególnie na 40 tysiącach. Bo na dwóch może już myślałem, że mu pójdzie gorzej. Ponieważ Saladin ma tak, że on ma naprawdę dobrą gospodarkę. I kiedyś robiłem na standardowej wersji taki turniej. I wtedy Saladin chyba uzbierał ponad 100 tysięcy, bo oni nie muszą wydawać dużo kasy na jakieś tysiące jednostek. Tutaj atakują mając tam 200, potem 205 czy tam 10. I nie muszą naprawdę wydawać, więc Saladin był mocarnym botem, jeśli chodzi o taki dobry start i utrzymanie tych pieniędzy. A to może mu wszystko popsuć. To może go zniszczyć, bo na przykład na 2000 nie wiem, czy już taki dobry będzie. To ułożenie przy Kalifie było dla niego chyba jednym z najgorszych. No w sumie przy Nizarze też by tak mogło być i przy... Nie no, Wezyr nie masz tak dużo balist. Ale tu jest dla Saladina tragedia. Tragedia. Nie zwróciłem uwagi, czy przed resetem też tak było, ale raczej by było to samo. Okej, no Sultan to wiadomo, że skończył. Teraz troszkę dłużej mu zajęło. No to po Wezyrze. Dobra, no Saladin jeszcze walczy. Zobaczcie, no on może jeszcze do tego wrócić. Emir na razie ma najwięcej pieniędzy. Zgarnął sobie jeszcze 3000 od Sultana. No właśnie, ale też do tego Nizara, no jak oni się planują przedostać, bo na przykład jeszcze jak jest tu jakaś duża fala, czy taki wezyr mógłby zaatakować, to mogliby coś zrobić. A czy Nizar teraz, z racji takiej, że te ataki będą naprawdę małe, on nie będzie miał jeszcze większej przewagi? Bo w tamtym turnieju była rekrutacja zwiększona o 75. Tak standardowo gramy sobie na takich battle royalach. Tutaj jest chyba zwiększone, mam o 5, czyli te ataki będą co chwilę. Więc zanim oni się spróbują przedostać tam, no to będzie problem. Oho, a tu widzę, że jednak Kalifowi się zaczęło obrywać. Saladin wraca do gry.
No właśnie, no to jak Saladin wróci do gry jeszcze, już widać, że zaczyna zbierać te pieniądze. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jakiś atak Nizara mamy teraz. Nizarowi też będzie ciężko podbić te zamki, mimo że za bardzo jakieś tam obrony nie mają. Okej, jak teraz jeszcze Saladin się weźmie na Emira, no to może być po Emirze. Emir w teorii też ma kasę, no Emir też jakoś tam jest w stanie trzymać, ale jak te katapulty będą podjeżdżać, albo jeszcze Nizar tu będzie co chwilę atakował, no to już tak fajnie może nie być. Ci na dole mają problem, że są blisko siebie i będą co chwilę siebie raczej atakować. Nie jest ustawione, czy mają atakować najbogatszego, czy mają atakować tego blisko siebie, nie ma nic samo wybrane. Więc tutaj już ich decyzja będzie, co będą chcieli tam robić. Kalif no raczej już nie wróci do gry. A Mangonela go zniszczyła, jak już dał się temu Saladinowi odbudować, no to już miał problem. Nizar, ale Nizar ładne armie też zbiera. No właśnie, tylko co on może tymi asasynami zrobić? Bo normalnie na nieoficjalnym patchu dostał dużo łuczników, tam trochę miał tych asasynów, a tutaj będzie miał prawie samych asasynów, więc jak tacy asasyni podchodzą pod zamek, to oni nie są w stanie za bardzo nic zrobić. A jak tak naprawdę podjedzie jakaś balista i chociaż zrobi tu jeden pożar, to będzie już po nim, bo on nie ma pieniędzy. Przy Emirze będzie zaraz to samo. Emir zostanie zniszczony przez te balisty i katapulty i ciągłe ataki. Okej, Kalif zaczynał coś tam odbudowywać, widzę. Jak będą się tak kłócić między sobą tu na dole, to może jeszcze Kalifowi udałoby się wrócić. Saladin na kogo? Saladin się zaczyna wybierać na Nizara? Nie, na Emira cały czas idzie, ale tak dziwnie się ustawił wysoko. Nizar ma o tyle dobrze, że on sobie cały czas zwiększa, no ale zobaczcie, Saladyna, nawet jak się podpali, to on będzie się w stanie odbudować. Nizar mimo to, że też robi już tam ponad 200 jednostek, będzie miał ciężko, jeśli będzie musiał walczyć 1 versus 1 z Saladynem. Bo on ma za słabe ataki, ci sami asasyni praktycznie nie są w stanie nic zrobić. I wybiera się Saladyn i wybiera się Nizar. Nizar standardowo, ale widzę, że Emirowi też zaczyna lepiej iść, trochę wraca, ma już więcej jednostek niż poprzednio. No a te ataki Saladyna na Nizara to będą bardzo słabe w sumie. Nizar akurat zrobił dobry zamek też. Saladyn znowu na Nizara się wybiera, on się tak uparł teraz na niego. Tu poatakował trochę Kalifa, tu poatakował Emira, ale ostatecznie próbuje na Nizara. No jak tylko te balisty, udałoby się zniszczyć tą balistę i podpalić tą karczmę. Oj, oj, oj. Emir znowu przyblokowany. Co jest z tym Emirem? Podatność mu spadła? Okej, widzę, że Nizarowi też zaczyna się udawać zbierać troszkę pieniędzy. Saladin, no wiadomo, góruje 72 tysiące, ale Nizar też, zobaczcie, zaczyna mu tak przybywać tych pieniędzy. Nie ma już przy zerze cały czas. No i jak zostaną 1 versus 1 na koniec na przykład, to ja nie wiem, jak oni się pokonają, serio. Szczerze, możliwe, że nawet wtedy to i Nizar będzie miał większe szanse, bo on przynajmniej nie musi się przekopywać, on po prostu musi wejść. No chyba, że katapulty jakieś albo balisty zblokują. Bo jednak straty Nizarowi będzie łatwiej zadać. Ale zbrojni nic nie robią, totalnie nic nie ogarniają w ogóle, nawet nie pójdą farm poniszczyć. No, Emir padnie zaraz, 100 jednostek, coraz mniej ma. A Kalif tam po cichutku sobie siedzi, może o mnie zapomnieli, może chociaż top 3. Pokonajcie Emira najpierw, ja sobie poczekam. Mi się nie śpieszy. Kolejny atak Nizara, no ale te ataki Nizara nic nie mogłem zrobić, jak on Saladyna będzie chciał podbić. Chociaż w teorii można powiedzieć, że u Saladyna trafił się ten zamek, który ma małą ilość wież. Jednostek jakoś strzelających to dużo nie ma, no ale i tak będzie ciężko, żeby w ogóle przebić się przez tych zbrojnych.
Będzie bardzo trudne. Może w końcu jak mu się uda tego emira pokonać i zacznie tam na Saladyna chodzić, to coś się zmieni. Saladyn na kogo atakuje? Co on teraz w ogóle robi? Czy nadal na Nizara jeździ? Może zajmie się w końcu kimś tutaj blisko. Okej, on na Nizara cały czas, spoko. Można i tak. Widzę, że emirowi znowu się zaczyna udawać, podnosić. Jakieś jednostki rekrutuje, nawet atak udaje mu się wyprowadzić. O proszę. Co prawda, no mówię, no przy tym ile Saladyn ma kasy, takie obstrzelanie jego zamku, no to nic nie da. Podpalenie też nie, ale widzę, że tu Saladyn coraz mocniej bombarduje Nizara. No Saladyn to wygra, no musi wygrać, z racji takiej, że ma prawie już 100 tysięcy. Nie ma nikt z nim szans, tyle że będzie miał problem z pokonaniem Nizara. 12 tysięcy u Nizara. Gdyby jeszcze te jednostki chodziły i coś tam niszczyły, no to by było lepiej, ale wystarczy też, że katapultami strzela, bramę zniszczy, to tam przyblokuje trochę. Oj, coraz gorzej to dla Nizara wygląda. Nie ma jak pozbyć się tych katapult. Zaraz się może pojawić blokada. Jak będzie trzeci bot zblokowany, no to Saladyn już tylko sobie jednego po drugim wybija i wygrywa. Zobaczymy, czy na 2000 też mu tak pójdzie. Jestem ciekaw. Bo na 2000 tak naprawdę to każdego można zraszować. A jakby jeszcze, jak się trafisz, że Saladyn będzie przy kimś, tak samo jak teraz był przy Kalifie, w sensie chodzi mi, że przy kimś, kto ma balisty, i na 2000 zostanie tak podpalony, to już może z tego nie wyjść całkowicie, może zostać zblokowane. Zobaczymy, jak to się wylosuje. Bo teraz jeszcze 40 tysięcy miał, to już coś tam w zamku postawił. Miał trochę budynku, więc w miarę ta gospodarka potem ruszyła, jak się ugasił. Ale przy 2000 już może tak nie być. Czyżby Saladyn planował atakować kogoś innego? Okej, patrzcie, wrócił do atakowania emira, bo widzi, że ten się zaczyna tutaj coraz bardziej uzbrajać. Nie udało się jeszcze pokonać, ale Lord obity. No to teraz będzie po emirze. Wystarczy, że jeszcze jeden atak tu przyjdzie. Albo nawet Nizar teraz może zaatakować. Tam raz udało się emirowi zaatakować. Saladyn od razu, zaraz zmiana. Atakujemy tego. No, jeszcze się wybronił. No, co to za fale asasynów takie? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Okej, no to ostatecznie pokonuje go Nizar. No i Kalif tam po cichutku top 3 ma. I tak naprawdę jak Saladyn teraz jeszcze będzie się upierał i ciągle atakował tego Nizara i w końcu go pokona, bo powinien, no to Kalif tu po cichutku sobie drugie miejsce zgarnie. Chyba że... A, no może nie zgarnie, bo Nizar go pokona. No to nie będzie jednak drugiego miejsca dla Kalifa. Nizar chyba podsłuchał to, co mówiłem i już sobie załatwił drugie miejsce. No i zostaje pojedynek gigantów. No nie ma szans, no przecież gdyby jeszcze Nizar używał jakiś balist, katapult, czegokolwiek, to może i można było tu coś pomyśleć, ale to sama grupa asasynów idzie, co ona ma zrobić? No a tutaj zaraz jakieś balisty, tylko te balisty jeszcze nie mogą tak blisko podjechać, żeby podpalić, a jak tylko to się uda, to serio będzie koniec. Bo w teorii można powiedzieć, że ataki Nizara, chociaż jakby tak zaatakował po ataku, gdy tutaj nie ma tak dużo jednostek, no w sumie, dobra, no jest szansa, żeby Nizar wygrał, bo jak Saladyn zaatakuje, to co prawda zadaje te straty jakimiś katapultami czy balistami, wybija jednostki, ale z drugiej strony on tutaj długo czeka, bo przez to, że on się blokuje na tej fosie,
On po prostu tu stoi i w tym czasie nie rekrutuje jednostek. Jakby z jakąś kontrą udało się Nizarowi wejść, gdy będzie miał już troszkę więcej jednostek, no to w sumie tutaj na siedzibie nie będzie nikogo. I to mogłoby się wtedy udać, faktycznie. No Nizar też ma szansę. Tylko Nizar dobrego timingu potrzebuje. O tak jakby na przykład teraz te jednostki będą sobie stałe, a on dozbiera kolejny atak i zdąży jeszcze jakoś zaatakować, no to możliwe, że wygra. Zobaczcie, łucznicy tutaj cały czas wybijają jakieś jednostki. Idzie atak. U Saladyna 170 jednostek. Teraz dopiero cofają. Co prawda i tak będzie ciężko podejść asesynom, bo asesyni nie są jakąś wytrzymałą jednostką, więc nawet te mangonele i te parę łuczników na tych wieżach to w teorii powinno wystarczać, ale jak przyjdą takie większe ataki, gdzie już może 600 jednostek uzbierają, nie wiem, za godzinę, to może i by się udało. No chyba, że prędzej zostanie zblokowany. Tylko czemu te balisty nie chcą na tyle podjechać, żeby tu mieć zasięg? Czy one mają zasięg? Nie, no tutaj mają blisko. No niedużo brakuje. Ale Nizar też co chwilę będzie miał szansę na kontrę. No tylko jak tutaj się ustawił patrol, to nawet nie podszedł do zamku. A też najlepsze w tym wszystkim jest to, że Saladynowi długo zajmują te ataki. Że on jak tutaj się ustawia, to stoi przynajmniej tam z minutę, dwie. I w tym samym czasie Nizar jest w stanie zaatakować raz, może dwa. I robi sobie przewagę, bo on w teorii powinien mieć coraz większe armię. Zobaczcie, 344 to jest atak Saladyna. Zobaczymy przy ilu zaatakuje Nizar, ale wydaje mi się, że 370-80, co prawda to jest bardzo mała różnica, ale z drugiej strony, jak tak będzie co chwilę atakował dwa razy szybciej niż Saladyn, no to zrobi sobie tą przewagę. No chyba, że będzie blokowany zaraz, to nie. Widzę, że Saladynowi teraz coraz lepiej idzie to bombardowanie. Oj, nie zobaczyłem, czy ile był ten atak, bo wyszedł tak w trakcie ataku Saladyna. 345 i wybrał się Saladyn z atakiem. A Nizar... Znowu będzie ciężko zobaczyć. Dobra, 370 w teorii ruszył. I tak jeden ma plus i drugi ma plus. No Saladyn ma plus, bo ma pieniądze i to bardzo dużo. No i też to, że może bardzo mocno obijać Nizara, ale Nizar ma plus to, że ma fosę. I tak naprawdę Saladyn nie może nic mu zrobić. Dobra, teraz szczerze nie będę pokazywał co chwilę tych ataków, bo one są co 15 sekund. Po prostu poczekam, jak będzie jakiś kluczowy moment, gdzie albo na przykład zostanie Nizar podpalony, albo Nizar wyjdzie z jakimś dobrym timingiem, no to wtedy wam to pokażę. A tak to na razie po prostu zostawię tą bitwę i niech tutaj się dzieje co chce. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, może za jakieś 20 minut. Mamy ten kluczowy moment, o którym mówiłem. Podjechały jedne katapulty, podjechały drugie katapulty i zniszczyły bramę, co sprawiło, że nie ma teraz jak wyjść. Pieniądze się skończyły, nie ma w ogóle kamieni i nawet nie ma takiego odsapnięcia, że będzie po ataku, a to zaraz mi się uda odbudować, bo te jednostki w większości cofają i ten atak kolejny przychodzi dosłownie za chwilę. Tu, o, kolejny atak, już się ustawia, więc nie ma nawet kiedy odbudować czy zdobyć jakieś surowce, no i mamy blokadę. Mamy blokadę, tylko pojawia się pewien problem. Nie no, w teorii ma jak przekopać. Dobra, no to poczekam. Podjadą balisty, to zacznę wybijać te jednostki. Bo ja już się bałem, że Saladyn na tym, jakby to powiedzieć, na standardowej wersji nie będzie miał jak w ogóle się przekopać. Ale tam widziałem, że podpalacz jakiś ma. Dobra, to niech będzie, to poczekamy. Jednostki, no w ogóle łuczników ma jakiś jeszcze? Tak, jednego tutaj ma i tam pięciu pewnie. Więc zostali sami asasyni. O, to w którymś ataku jak się przekopią, tutaj dużo nie trzeba. Poczekamy już do końca. Czyli Saladyn będzie pierwszym zwycięzcą. Zdobywa jeden punkt. Zobaczymy, czy uda mu się wygrać, jak będzie 2000. Balisty już wszystkich łuczników wykosiły. Więc kolejnym ataku już na pewno się przekopie. Więc mamy zwycięzcę już na 100%. Niech cofną te jednostki, dozbiera jeszcze pewnie z 20-30 i zaraz tu przybiegną z powrotem. Fajnie też, że łucznicy konni jako pierwsze jednostki jechały, a dopiero później podpalacze.
Obawiam się, że będzie wysyłał samych podpalaczy i to będzie lipne, ale łuczników konnych też wysyła, to jest naprawdę spoko. Dobra, mamy w końcu przejście. Więc Saladin wygrywa Battle Royale numer 1. Dobrze, i teraz przejdźmy do Battle Royale numer 2. Zmieniamy sobie na 2000 i teraz od drugiej strony tak samo polecimy, czyli tak, 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 tak. Sultan Kalif na górze. No Nizar jest blisko Saladyna teraz, no to zobaczymy jak to im wyjdzie. Bo Nizar jak się już uzbroi, zrobi balistę, jakby tam podpalił, to może to się źle skończyć dla Saladyna, zobaczymy. Sultan na górze jest, więc po środku nie będzie. To dla niego dobrze, może wytrzyma dłużej. Bo tak naprawdę Wezyr tu będzie miał jeszcze gorzej, bo Wezyr jest naprawdę takim botem, który ma tak wolny start. Więc tu obawiam się o niego jeszcze bardziej. No jakby tutaj gdzieś była balista, zobaczcie, gdzieś w tym miejscu, to ona powinna mieć chyba zasięg tutaj na jakieś budynki jak będą. Ale w ogóle już łucznikami przyblokował. Ciężko będzie mu cokolwiek zrobić, Nizar miał więcej jednostek, no Saladyna zamki też są kosztowne, no właśnie. No to może nawet Wezyrowi się uda coś więcej zrobić niż Saladynowi, Saladyn zaraz z blokadą wyląduje. Jeszcze wysyła tych zbrojnych, których tam ledwo uzbierał. I tu już z drugiej strony będą łucznicy też strzelać. Okej, no to Saladyn tu nic nie zrobi. Saladyn przyblokowany przez Nizara. Emir też, ojejku, Emir to już w ogóle. No Kalifowi tutaj może dobrze iść. Kalifowi faktycznie może tutaj dobrze iść. Sultanowi nawet też. Dobra, czyż mamy po Emirze? Okej, Wezyr pokonuje Emira. Dobra, no Wezyr się rozbudował. To się bałem, że on się w ogóle nie zdąży rozbudować. Że skończy właśnie tak jak Saladyn. Saladyn cały czas jeszcze walczy. Tam widać, że próbuje. Ale tu są też balisty. Jak tylko uda się coś tam sięgnąć w środku, no to już będzie... O, Wezyr się może jeszcze za niego weźmie. No to Saladyn odpada jako drugi chyba. Sultan nawet dłużej wytrzyma. Bo Sultan też się w miarę już rozbudował. Dobra, Sultan w miarę się rozbudował, to za dużo powiedziane, on tam nie ma co się rozbudowywać nawet. Okej, no jak Wezyr będzie tak spamił tymi atakami, bo mu najlepiej idzie, no to jak Saladyn odpadnie, to na pewno wiemy, że już ta trzecia bitwa będzie potrzebna, bo będzie deathmatch drużynowy. I jak Wezyr będzie kapitanem jednej z tych drużyn, to będzie super. Dwóch pokonanych. I Wezyr już pomału ma tych łuczników konnych, bo bałem się, że te pierwsze ataki będą naprawdę takie słabe. Ale teraz jak już z każdym atakiem będzie miał coraz więcej tych łuczników, to faktycznie no z Nizarem też sobie powinien poradzić. Z Nizarem to mu powinno pójść najlepiej, no lepiej niż Saladnowi tak naprawdę. Dawaj, no z Kalifem będzie problem, oj Kalif może być problematyczny dla Wezyra, no łucznicy konni nie będą mieli tak łatwo pod tym zamkiem. Sultan jest za wolny. No, za wolny i za gorąco tam ma. I te balisty też są upierdliwe. Tu 3 balisty, tu jeszcze więcej, 5 balist, 6 nawet. Ale Wezyr ma szansę, tylko nie może zostać podpalony. Jak ktoś go zaatakuje balistą i zostanie podpalony, to będzie po nim. Wezyr raczej nie będzie z tych botów, chociaż dobra, no chciałem powiedzieć, że nie będzie z tych, co trzyma kasę, ale ma 10 tysięcy. I wygląda jakby to rosło, no dobra, dobra. Jest bardzo dobre. Okej, okay. Kalif pokonuje... Znaczy Kalif albo Nizar, no właśnie, Nizar był pierwszy. Nizar tutaj zaczyna się panoszyć tymi jednostkami, nie podoba mi się to. Wezyr, musisz zrobić dużą armię, bo do ciebie jest zbyt łatwo się przedostać. No i Wezyr fajnie może dominować środek. O, Kalif też się uweźmie teraz na Nizara. A tu Kalif go zniszczy, bo Kalif zawsze dużo balis ma. No to po Nizarze będzie też szybko chyba. Bo Nizarowi będzie ciężko trzymać te pieniądze. Wystarczy znowu jakaś katapulta. Tu zniszczona ta brama i będzie blokada.
Jeszcze od drugiej strony, jak będzie atakowany przez wezyra. Bo problem jest z tym, że nie wiem, czy nie, no w teorii jacyś podpalacze są, więc może nie będzie aż tak źle. W końcu by się przekopali. Tylko wezyr za bardzo nic nie może zrobić. Jestem ciekaw, czy oni jak atakują, ale nie wychodzi im ten atak, że w ogóle nie tracą jednostek, tak jakby, czy kolejny atak też jest zwiększony, bo jeśli tak, to dobrze, bo wezyr może sobie też fajnie armię zbierać i zwiększać. No i mają pieniądze, i kalif, i wezyr będą mieli sporo pieniędzy, przez to, że tutaj długo muszą czekać przy tym zamku Nizara. No to będzie ciekawa walka ostatnia, kalif kontra wezyr. Bo jeden i drugi pozbiera sobie na tą walkę sporo pieniędzy. Będzie bardzo ciekawe. Pożar jeszcze tam u Nizara. Dobra, no Nizar już z tego nie wyjdzie na 100%, na 200 nawet. Jestem ciekaw, jak długo będą potrzebować, żeby się do niego przebić. No w teorii już nie ma żadnych jednostek. No niby ma 10, ale ja nie wiem gdzie. Dobra, Nizar całkowicie zniszczony. Nie ma już nawet jednostek. No i teraz pytanie tylko, kiedy oni się do niego przebiją? Bo w ataku kalifa nie widać... Chciałem powiedzieć, nie widać żadnych podpalaczy, po czym jest jeden i akurat trafił na wilcze doły, serio? Już myślałem, że będzie bohaterem. Czy wezyr ma jak się przekopać? Tak średnio wygląda na to, że ma. Jest jakiś podpalacz? Bohater? Patrzcie, jest jeden. No nie, no to się nie dzieje. To my tu w sapera gramy jakiegoś, że wysyłasz jedną jednostkę i ona trafia w tą bombę. No proszę cię, kalif. Slalomem. Dobra, jak zobaczę tu kolejny atak od kalifa i zobaczę, że ten jeden podpalacz wpadnie znowu w wilcze doły, to ja nie wiem. Przecież Nizar nie ma drewna, on ich nie dokłada, on nie dokłada nowych wilczych dołów. To muszą być po prostu te, które już zrobił wcześniej. I były tutaj dwa, jeden gdzieś tu, drugi tu. To teraz w ogóle podpalacza żadnego nie ma? I no ja nie wiem. O, jest dwóch! No bo wyjdę zaraz. Jak to jest możliwe? Co tu ma jakiś respawn wilczych dołów? O, tu był podpalacz. Widziałem, tylko kalif go trafił. Kalif, idź! Może tutaj będzie... A tu próbował przekopywać, patrzcie. Dobra, kalif, weź, idź, bo ty nie umiesz chyba przekopać. Tutaj daj wezyrowi, on to zrobi szybciej. Bo tu już były próby, a nie jakieś wilcze doły, ciągle wpadasz. Dobra, widzę, że podpalacze to on już w ogóle nie przeprowadza i tak samo u wezyra, ale chociaż ta grupa uczników podchodzi na tyle blisko i tu jak podpalają, to czasem ogień tu przejdzie, więc wtedy jakiś damage jest lordowi zadawany, więc w końcu się uda. Okej, okay, lord już ma bardzo mało życia, już tam na czerwone wchodzi. Jeszcze jeden pożar jakiś. O, troszkę obity. Zaraz zostanie pokonane, no i teraz się zacznie wojna. Kalif kontra wezyr. Ile już uzbierali? 200 tysięcy i 100 tysięcy u kalifa. No to ładnie. Okej, pokonany w końcu. No to teraz będzie. Kto zdobędzie drugi punkt? Oni będą się tu zasypywać tymi atakami, naprawdę. Jeden za drugim będzie. I jeden i drugi ma łuczników konnych, więc nie będzie nim łatwo. I jeszcze kalif katapultę wysyła. Dobra, przy ilu atakują? Kalif atakuje więc 295. Trzeba będzie zobaczyć, kiedy zaatakuje wezyr. Obawiam się, że kalif może to wygrać, bo mu będzie łatwiej przejść do wezyra. Bo co jak co, ale będzie miał więcej. I jak przyblokował teraz tymi balistami, patrzcie na to. Wezyr, masz tyle pieniędzy, co ty tak wolno rekrutujesz? Już powinieneś z dwoma atakami kolejnymi też wychodzić.
Czy im dobra, spadają te pieniądze. Już się bałem, że oni będą tak jak Saladin, że cały czas im będzie rosło. Dobra, ale spadają. Dobrze, balisty jeszcze. O, ładnie teraz wystrzelał. Ale znowu łucznicy koni wpadli w tych zbrojnych. Niedobrze. No bo tam zbrojni nic nie będą mogli zrobić. Kalifowi bardziej udaje się podejść. Dlatego dobrze, że Wezyr ma tyle pieniędzy. Bo tego się obawiałem, że tak to będzie. Ale no właśnie, Kalifowi się znacznie szybciej skończą te pieniądze. On bardzo szybko atakuje. Tylko Wezyr musi to przetrwać tak naprawdę. Jeszcze patrolami fajnie podjeżdża. Ok, kolejny atak. Czy też znowu wyjdzie Kalif w tym czasie? No jest ładnie w stanie wystrzelać, tylko później i tak nic nie może zrobić. Ci zbrojni są za wolni. Ale spore straty, już 70 tysięcy zostało. 30 tysięcy już Kalif wydał. No wygląda to, że Wezyr ma spore szanse, żeby przejść dalej i być drugim kapitanem. Chociaż teraz taki atak, zaraz po ataku Wezyra, nie no, też będzie ciężko miał. O nie. Tego się obawiałem, gasić to szybko. Dobrze, pięknie studniarze, nie przeszło tam dalej. Podwyżkę wam dam. Kolejny atak Kalifa, no Wezyr, śpiesz się, ty też musisz atakować. O nie, tylko bez timingów. Dobrze, tam Smolnerowie popadali. Już się bałem, jak widziałem, że atak Kalifa podszedł, a tutaj nagle Wezyr wyjeżdża, mówię, niedobrze. Tak, proszę nie robić. Dobra, no Kalifowi się naprawdę szybko skończą te pieniądze. On często atakuje, tylko Wezyr niech to wytrzyma. Ale co jest, czemu ty nie rekrutujesz? Kalifowi to leci, a ty co tak powoli? No najlepiej jeździ patrolami, przyblokuj. Kolejny atak Kalifa. Tu 171 jednostek. No nie podoba mi się to, że tak powoli rekrutuje. Oho, jakby tylko tą bramę rozwalili. Tutaj wystarczy 20 zbrojnych, żeby tam weszło jeszcze po tym magazynie. No właśnie. Już byli pod siedzibą. Tego się obawiam. Czy Wezyr wytrzyma te natarcia? 56 tysięcy zostało. Kolejny atak, a tutaj jeszcze nie wszystko pracuje. Ważne, że rekrutuje jednostki, ale te piekarnie to nie działają w ogóle już. Dobra, jeśli będzie podpalał te budynki i sam wchodził zbrojnymi w to, no to jest okej. Dobra, no wytrzymasz. 50 tysięcy zostało, musisz to wytrzymać. Nie mówię, że ty jest blokowany, jesteś mając tyle pieniędzy. No popularność mu spadła, no jak to jest możliwe? No kup to jedzenie. No bot mi się zepsuł? 163 tysiące i zblokowany. No nie mów mi, że on nie ogarnie. Czy on może kupić? No teraz to mnie załamałeś, Wezyr, serio? Na co ci te pieniądze? Dobra, no to Kalif go pokona. Jak tak będzie, to Kalif wygrywa. Jak nie tym atakiem, to kolejnym. Czy wyszedł w ten ogień? Zobaczcie, nie ma jednostek. Kolejny atak to będzie już po tym, po Wezyrze. Niech się nie odblokuje. Okej, okay, jest atak Kalifa. Ile jednostek? Coś tam rekrutował, ale to za mało. Dobrze, że Kalif wchodzi w ten ogień. To jest chyba jedyna szansa, żeby mój się mógł wybronić jeszcze. Oho, już do Lorda wchodzi. Już Lord obity. 64 jednostki. Nie wytrzyma tego Wezyr. Kalif wygrywa. Blokował się mając 100 tysięcy. Co ty w ogóle kupujesz? Kupuję plus 6 drewna i sprzedaję minus 6. To niezłe. No to tak będziesz robił, to lepiej, żebyś nie był kapitanem drużyny. Okej, czy to będzie koniec? 59 jednostek. Dobra, Kalif też sobie to psuje, co jak co. A
Ale coś nie chce mi się wierzyć, że wytrzyma to jeszcze aż do końca. No właśnie, już tak obity jest, już nie ma jednostek w ogóle. Kolejny atak będzie tym ostatnim. No i wróciła mu popularność na chwilę, to ten zamiast tam nakupować co potrzebuje, żeby się odbudować, to ten troszkę jednostek sobie kupił i zadowolony. Dramat. Zawiodłem się na tobie, Wezer, nie powiem. To był dramat. 160 tysięcy mieć i nie umieć się odblokować. Wstyd i hańba. No nie powinieneś, to prawda, ale sam sobie załatwiłeś to. Dobra, czyli mamy tak. Będziemy mieli Saladyna i Kalifa jako drugiego kapitana. I teraz rozlosujemy im, kto do kogo trafia. No i tutaj już troszkę RNG będzie. Kto kogo dostanie, ten pewnie wygra. Jak tutaj się trafi do Kalifa, pewnie jakiś Nizar i Emir, no to będą mieli spore szanse na wygraną. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I wylosujemy też pieniądze. Żeby nie było, czy wybiorę 2 czy 40 tysięcy, wpiszę te 5 opcji, które mamy i też wylosujemy, ile pieniędzy mają mieć, żeby było ciekawiej. Dobra, mamy koło, no i losujemy. Z racji takiej, że Saladin wygrał jako pierwszy, no to niech będzie, że wylosujemy dla niego. Później wylosujemy dla Kalifa, znowu dla Saladyna, no i ten, kto zostanie, będzie już dla Kalifa. Okej, okay. Widzę, że do Saladyna trafia Wezyr. To usuwamy. Do Kalifa. Kto trafi do Kalifa? Nizar trafia do Kalifa. No i zostaje jeszcze po jednym. Sułtan trafia również do Saladyna. No i Emir, no i tak jak powiedziałem, Nizar i Emir jest do Kalifa. I ciekawe, czy to wystarczy, żeby wygrać. Teraz jeszcze tylko, aha, jeszcze pieniądze wylosujemy. Dobra, i teraz jeszcze pieniądze, wylosujmy, ile będą mieli. Czy 2070, 20, czy 40? Bo to też wpłynie na rozgrywkę. Okej, 10 tysięcy, no to ani nie za dużo, ani nie za mało. Także wracamy do gry. 10 tysięcy mieli, czyli zostawiam na tym. I teraz tak. Sułtan i Wezyr trafili do Saladyna. I teraz Nizar i Emir do Kalifa. Dobrze, 10 tysięcy, wszystko jest. Tylko jeszcze sojusze. Sułtan, tak, tak i tak. No i zobaczmy, kto tu będzie. No wyrównane, powiedziałbym, te składy nawet. Chociaż ten po prawo wydaje się i nawet mocniejszy. Zobaczymy, czy 10 tysięcy to będzie dla Saladyna wystarczający rozruch, żeby wygrać. Sułtan długo się raczej nie utrzyma. Myślę, że Emir powinien sobie z nim poradzić. Nizar powinien z Wezyrem, no właśnie, Nizar czy Wezyr? Wydaje mi się, że Nizar powinien dać radę. Wezyr za wolny start będzie miał, 10 tysięcy mu na pewno nie wystarczy. Chyba, żeby podpalił jeden drugiego, no jakby Wezyrowi się udało podpalić, to też by można powiedzieć, że Nizar już będzie raczej skończony. Dobra, na razie tak powolutku im idzie, widzę, nic się ciekawego tu jeszcze nie dzieje, żadnych ataków na razie nie widać. Ale wydaje mi się, że jakby Emirowi udało się szybko uporać z Sułtanem, to wtedy jakby we dwójkę atakowali Saladyna, to powinni dać sobie radę. Okej, Saladyn wychodzi z jakimiś atakami. Sułtan bez pieniędzy. Za dużo jednostek to on też nie ma. Jakby tylko Emir dozbierał do ataku. Kalif się wybiera z atakami. No właśnie, Kalif te balisty uaktywni. I one by coś tutaj napodpalały. Sułtana co prawda nie ma za bardzo co, ale u Saladyna już jest jej to bardzo dużo. Zaczęłoby tutaj tego płatnerza podpalić. A Wezyr jak tam? No tak średnio. Saladyn na razie atakuje, no bo Saladynowi by trzeba było to zniszczyć, bo tu mu na razie za bardzo gospodarkę napędza. A Nizar też powolutku. Nizar nie ma nic praktycznie. Tyle co z farm żyje i tam jeden budynek na rudę ma. Nie mogą na środku przewagi zrobić w ogóle.
Kalif by musiał swoją taktykę z balistami zastosować i podjechać tutaj balistami na środek, bo tak to Saladin za dużo zgarnia na razie. I Wezyr w sumie też, zobaczcie. Wezyrowi jak tam idzie, bo on tam z góry sobie korzysta. No tak samo jak... Oj. To będzie bardzo bolesne. No to Wezyr zniszczył Nizara. No to mamy problem. Mamy problem. Drużyna po prawej stronie raczej będzie już miała ciężko. Nizar wyniszczony. Co prawda Sultan też w teorii można powiedzieć, że nadal jest 2-2. Ale przy tym, że Saladynowi tak leci, nie mogą w ogóle środka zdominować. Ale ciężko było, bo tu zawsze jacyś łucznicy konni są. Więc nie ma jak przyblokować. Saladin też łucznikami wychodzi, jak tylko jakieś jednostki się zjawią. Saladin z Wezyrem, jak się trafili razem, szczerze jakby tutaj był nawet i Nizar, to bym powiedział, że jeszcze można by było pomyśleć, że ta drużyna po prawej będzie miała większe szanse. Bo Nizar co prawda o środek aż tak nie walczy. Wezyr tymi łucznikami konnymi daje sporą przewagę. Maemir też widzę, że za dużo to on nie ma. A Saladin ciągle tu go atakuje. Wezyr zajął się Nizarem. Saladin zajmuje się Emirem. A Sultan zajmuje się sobą. Wiadomość od Nazira. Jak wysokie wodne trawy, tak jaski nam się... No w końcu ci zbroje się przebiją do tego środka już. Tu w ogóle jaki obstrzał, jak podjechał tymi balistami. No tak myślałem, że albo Wezyr, albo Nizar, oni siebie balistami zniszczą. Nie było innej opcji. Na razie na górze widzę, że cały czas ta sama sytuacja. Nie mają jak pokonać Nizara. Jakiś zbrojń. Sultanowi też coraz lepiej zaczyna iść. 100 jednostek przebił. Dobra, Nizar już nie wróci. O, udało się? Balisty pewnie go już w końcu pokonały. No to teraz jak Wezyr się jeszcze weźmie za Emira albo Kalifa i pomoże Saladynowi, no to już będzie. Pójdzie szybko. No to, że się 10 tysięcy trafiło. Myślę, że jakby trafiło się inaczej. 2 tysiące tak jakby było, to Wezyr znowu mógłby mieć problem. Raczej by tak nie przeatakował Nizara. Saladin też miałby problem. No Saladin, no mówię, no zdobyli środek i tym wygrali. Jakby Kali wysłał te balisty gdziekolwiek, żeby tutaj bronić, to byłoby inaczej. Łucznicy konni od Wezyra za dużo też tam pomagali Saladynowi. Kolejny atak Wezyra na Kalifa. Ile Kalif ma jednostek? 130. To bardzo mało. Tam łuczników konnych w ogóle nie wysyła. O, teraz dopiero. O, no to po Kalifie już. No i zostaje sam Emir tak naprawdę na posterunku. Emir, tobie nigdy się nie chce walczyć. Może jednak teraz byś coś pokazał. Twoja drużyna zostaje pokonana. A ty tylko patrzysz. A, no to pokażesz. Dobra, Emir, to Emir widzę, że kliknął po prostu escape i wyjdź z gry. Można i tak. No to mamy zwycięzcę. Saladin, dokładnie tak samo się wydarzyło jak tam. 2-1, tyle że tutaj mieliśmy innego kapitana, wtedy wygrał Nizar, teraz wygrał Kalif. No nie powiem, było to ciekawe, co prawda długie, no i to, że te boty mają problem z tą fosą, ale co wy na to, żeby zrobić coś takiego z europejskimi lordami? Tylko pytanie z którymi, bo ich jest już nie tak 6, tylko jest ich 10. I jak byście chcieli to zobaczyć? Czy normalnie na przykład na nieoficjalnym patchu z atakami co 75 jednostek, czy też na tej standardowej wersji, tak co 5? Dajcie znać i które boty by odrzucić, bo ja bym wtedy odrzucił na przykład takiego właśnie szczura, węża, marszałka, bo oni są za wolni, Filipa w sumie też, bo oni na standardowych wersjach byliby bardzo słabi. I wtedy jakbyśmy tą czwórkę odrzucili, to można by było resztę wziąć. Wtedy by było w miarę tak, myślę, że wyrównane składy można by było porobić. Więc jakbyście chcieli coś takiego zobaczyć, to dajcie znać i wtedy w przyszłym tygodniu coś takiego zrobię.
No a to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do jutra do 10. Na razie.